Jest, wreszcie udało się, ponad pół roku, mniej więcej czasu to trwało, ale wreszcie będzie coś ciekawego i to takiego bardzo ciekawego, oprócz tego ciekawego, co tu jest ogólnie. No i wiecie, ja tego nie ukrywam, na moim kanale ostatnimi czasami jest mnóstwo współprac. Większość jest spontaniczna, ale konkretniejszość jest już, że tak powiem, negocjowana i ustalana. I dzięki temu wszystkiego udało mi się stworzyć taki bardzo ciekawy projekt. Zobaczcie, to będzie projekt na trzy zupełnie inne hybrydowe instalacje z magazynami energii. Także będzie wysokonapięciowa, będzie niskonapięciowa, znaczy wysokonapięciowa trójfazowa, niskonapięciowa trójfazowa, niskonapięciowa jednofazowa. Także przejdźmy się do konkretnie wszystkich elementów, a później w miarę Wam spróbuję wytłumaczyć tak na samym początku, po co mi to, na co mi to i dlaczego. Także startujemy od pierwszego zestawu, w który wchodzi Solar Tracker 5 kW, jednoosiowy o stałym kącie 40 stopni, wysokonapięciowy falownik Sofar 15 kW i wysokonapięciowa bateria Sofar 10 kWh. Drugi zestaw. Jednoosiowy Solar Tracker 3,85 kW o stałym kącie 40 stopni. Niskonapięciowy trójfazowy falownik Deje o mocy 12 kW. I już przejdę płynnie. Magazyn energii 30 kWh. Niskonapięciowy LiFePO 4. W takim układzie, jak widzicie tutaj. I trzeci element, który znajduje się tutaj, czyli instalacja 2,4 kW skierowana na południowy wschód o stałym kącie 55 stopni. Niskonapięciowy falownik Deje 6 kW jednofazowy. I ostatni element tej układanki, bateria Deje niskonapięciowa o pojemności 10 kWh. Także słuchajcie, jak ja to mówię, trochę chęci, trochę pracy, trochę wyjść do ludzi i można dużo różnych rzeczy robić. Jakby mi ktoś 2 lata temu powiedział, że ja coś takiego będę u siebie miał, to bym nie uwierzył, bo ja do dzisiaj nie wierzę, że tak powiem, w moc tego kanału i w to, co robię, bo ja to po prostu robię i tego nie widzę, nie? Ale jak już ciśniemy, no to staram się jak najwięcej ja tego wszystkiego poobserwować. Dlatego na przykład już 3 dni, nie, no nie siedzę, ale już robię statystykę z bufora dobową. Doba w dobę chcę wiedzieć, jakie są straty, przy jakich temperaturach, przy ilu defrostach, jak się pojawiają kolektory, ile po prostu jest więcej kilowatów, ile mniej. Także będzie film z tego, ale tak z tydzień czasu muszę przynajmniej poobserwować, bo teraz fajna jest pogoda. Albo nie ma słońca w ogóle i są przymrozki, albo dzisiaj będzie akurat słońca, rano był przymrozki. Taki miszmasz z każdego momentu i to bardzo mi pomoże, ale o tym będzie w innym filmie. A teraz po co? Po co ja to chcę zrobić? Po to, że chcę po prostu. Mam możliwość, to czego nie? Także no, odpowiedziałem chyba na wszystko. Wystarczy chcieć, nie? Ale tutaj będzie bardzo fajne dla mnie porównanie tego wszystkiego, bo zobaczcie, dla przykładu mamy tak, zacznijmy od najsłabszych. Najsłabsza instalacja, czyli 2,4 kW na południowy wschód, najsłabszy falownik, jednofazowy 6 kW i do niego
no nie najsłabsza w tym układzie bateria, ale już w miarę pasująca do tego układu, bo jednak tu jest niedużo, tu niedużo i bateria też nieduża. Taki, że tak można powiedzieć, zestaw na start. Normalnie z 5 kW pasowałoby do tej instalacji, by to było idealnie, ale lecimy w tym. Ale mam pod niego dosyć sporo obciążeń, bo z racji tego, że tu jest mała fotowoltaika, to chcę to wykorzystywać na maksa. I ten magazyn będzie później pobierał z sieci, ale do niego siecią najpierw będzie ten magazyn. Tutaj się pomiędzy stycznikami, znaczy przekładnikami zapnę. Także tutaj już, że tak powiem, nie próżnuje. Rozdzielnica dla DAY jest zrobiona. Przekładniki, wszystko już jest, słuchajcie, pozakładane. Ja to rozrysuję później, jeszcze tak pokażę Wam, jakie właśnie będę podkradał z jednego na drugi. Także tak naprawdę dlatego siecią będzie ten magazyn. Dopiero jak ten się wyczerpie do reszty, to obydwa będą wtedy czerpać sieci, czyli na te wszystkie tutaj obciążenia będę mógł wykorzystywać dwie instalacje i tutaj 40 kWh pojemności. Ale ogólnie to będzie działać wszystko osobno, także można będzie widzieć, jak to wszystko działa. Czyli tu taki zestawik z przymałą instalacją. Tutaj taki zestaw, że tak powiem, no prawie dobry. No też by tutaj z 5 kW pasowało do tych paneli, ale Solar Tracker, powiem Wam, robi robotę. Magazyn też już w miarę 30 kWh tego falownika, także tutaj taki zestaw, że tak powiem, w sam raz. Brakowało troszeczkę instalacji i obserwacja. Tu niskonapięciowy, tu niskonapięciowy. Tutaj mamy zestaw wysokonapięciowy, już z większą instalacją, czyli taki standard jak u Was, z za dużym falownikiem, bo falownik jest 15 kW i z za małą baterią. Bateria 10 kWh przy wysokonapięciowym, w ogóle przy jakimkolwiek magazynie, jak dla mnie od 20 zaczynamy. Też Wam pokażę, dlaczego takie baterie nie mają sensu, dlatego one się męczą. A wysokonapięciowe tym bardziej, bo jeszcze one też na siebie troszeczkę prądu zużywają i za dużo Wam tutaj z tego fizycznie nie zostaje. Ogólnie bardzo fajnie to działa, tylko cały czas ta pojemność po prostu powinna być większa. W takim przypadku, w takim tak samo też przypadku, no mówię, 20 kWh przynajmniej w magazynie, żeby to miało ręce i nogi. A ja dodatkowo jeszcze teraz cisnę na pompie ciepła na innych rzeczach. Ale później zobaczymy, bo to jest wszystko temat od praktycznie, no stycznia nie, w styczniu będę to wszystko przebudowywał, bo z tym co mam, muszę, znaczy muszę, no chcę dojechać do końca roku, żeby pozbierać wszystkie dane i żeby na kolejny rok mieć znowu, słuchajcie, porównanie. Także też temat na przykład fotowoltaika balkonowa, jak ja to mówię, czyli MPPT Tracker, który jest od stycznia mniej więcej założony. To tam, że tak powiem, w styczniu to praktycznie był przysypane, panele były śniegiem, nie było żadnej produkcji. I tu takie dodatkowe, co miałem z basenu, co jest na zewnątrz. Już idziemy. O, właśnie. Tamten panel się tego sobie dałem po prostu i powerbanka mi ładuje, ale zawsze nawet w normalny dzień z kilowatogodzinę jeszcze kilowatogodzinę wyciągnę. A tutaj mamy właśnie tą fotowoltaikę balkonową, symulację, nie? Bo to nie jest na balkonie, stoi na gruncie. Południowy zachód kierunek, kąt praktycznie prosty i będzie z tego to podsumowanie po prostu z całego roku i demontuję to w styczniu. Także zostaną tylko tamte instalacje, które są, no, zaznaczone na kartce i cały rok będę na tym leciał. Ewentualnie może się powiększyć niskonapięciowy magazyn energii. Ten. Bo mogą dojść jakieś, że tak powiem, kolejne baterie. Ale ja tak mogę mówić i może być różnie, powiem, bo może być bardzo różnie. Patrząc na ten rok, to jest, no tak, lekka masakra, że tak powiem, szok nie szok, ale no trzeba to wszystko dobrze zaplanować, bo jak to mówią, prosto jest nabrać, a później zradzić do siebie wszystkich w koło. Dlatego ja staram się, jak już wchodzę w takie współprace różne, żeby to miało ręce i nogi i żeby z tego zrobić po prostu plan na przyszłość. Też tym osobom, które chcą ze mną współpracować, też mówię, że chcę to zrobić tak, albo inaczej.
na przykład było z Sofarem, że chcieli postawić u mnie magazyn 5 kWh, to ja powiedziałem, że w ogóle niech takiego magazynu mnie nie stawiają, bo to nie ma sensu 5 kWh, bo on więcej się będzie męczył. No niestety, każdy magazyn też zużywa taki wysokonapięciowy i tutaj nie ma. Czy jest z baterii, z elektryka, czy taki, czy ten, one zużywają na siebie też energię. Tego nie przeskoczymy. Także też jest ta granica, kiedy się kończy niskonapięciowy, a kiedy się zaczyna wysokonapięciowy. Niskonapięciowy właśnie do tych obciążeń w domu, jak będzie tak 5-6 kW, tych stałych, coś tam. Ale jak dochodzi auto elektryczne, dochodzą inne rzeczy, będzie indukcję, to się niskonapięciowy szybko kończy, bo niestety z tych baterii 150 A cały czas ciągnąć to już nie jest dobre. I wtedy wchodzą magazyny wysokonapięciowe, a tam 10 kW, 15 dla niego to żaden naprawdę problem. Także cały czas rozgraniczanie i cały czas, jak ja wam pokazuję, dla tych, co się lubią bawić standardowo niskonapięciowe i inne składaki, a dla tych, co się nie lubią bawić, zakładają to taki sofer wysokonapięciowy. Elegancko, powiem wam, tak jak pokazuję w filmach, cienkie przewodziki. Żadnych kombinacji, wpinacie klik, 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 klik. Jeszcze to jest wszystko z jednej firmy, także ze sobą współpracuję, nie ma problemu. Także co, słuchajcie, będzie ciekawie, na pewno. Rozbudowa, tutaj w bunkrze wszystko praktycznie do rozbudowy. Baterię D ja muszę tutaj przywieźć. Przyjął sobie gdzieś tutaj po prostu postawić, bo w garażu nie może leżeć. Po co ma w zimie leżeć? No, też trzeba jakąś z pudła ją wyciągnąć, bo to jest 100 kg bateria waży, to nie takie proste, także będzie stała na nóżkach. Sobie tutaj nie będzie przykręcona. Czy do ściany mam, że ją tam złapię, żeby się nie przewróciła. No i zobaczymy, jak się z tym wszystkim tu pomieszczę, bo planuję tutaj 12-kW falownik, zamiast tego dać szóstki, żeby już tutaj pod magazynem wszystkie przewody, wszystko mieć. A falownik szóstka na tą ścianę i bateria 10 D na tą ścianę, także taki jest plan. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Będzie wszystko dobrze. Będzie dobrze. Będzie trzy falowniki hybrydowe, które razem będą ciągły minimum 200 W na swoje zapotrzebowanie cały czas. Także 2,5 kWh na dobre będą tylko falowniki wpieprzać. Ale czego się nie robi dla eksperymentów. No i tak nadwyżka przepada, także czy pójdzie tu, czy pójdzie tam, wolę to spożytkować na, mi się wydaje, dobre rzeczy. Dajcie znać w komentarzach, czy to się, czy się nie będzie opłacało, czy nie, to nie ma różnicy, prawda? Ale co no tutaj myślicie? Dobra, ja lecę z tematem dalej. Bufora troszeczkę jeszcze poobserwować, inne pierdoły pospisywać i do roboty. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło. Cześć.